huczne pierwsze urodziny, nagroda na konwencję, no można powiedzieć wow, wielkie, wielkie zaskoczenie, wielkie brawa. Jakie według Ciebie są fundamenty dobrego startu wszystkich nowych ośrodków? No moim zdaniem na pewno dobry dobór ludzi, z którymi pracuję w ośrodku. Naprawdę nie mogę narzekać. Kadra trenerska, z którą aktualnie współpracuję, to są mega, mega profesjonalni goście, z którymi można przysłowiowe konie kraść. I myślę, że to jest przepis na ten sukces głównie. A jako nowy ośrodek, jak oceniasz współpracę z centralą? Pocukruję troszkę, ale rewelacyjnie, naprawdę. Nie zdążyłem podczas gali też podziękować właśnie dla całej centrali, ale szczególnie tutaj Kamil, Krzysiek Łoś. No to są ludzie, do których zawsze mogę zadzwonić, z czym bym nie zadzwonił. Nie ma nigdy problemu. Panie z księgowości, z którymi też tam różnie bywa, ale jakoś zawsze też dajemy radę i nie mogę powiedzieć złego słowa, bo naprawdę współpraca wyglądała bardzo dobrze. Taka nagroda z pewnością motywuje do działania, więc ciekawią mnie Twoje plany na przyszłość, na rozwój szkółki. Na pewno jest to duży kopniak do działania. Już mamy w planach na wiosnę utworzyć czwartą grupę. Na pewno będzie to też dla nas krok do przodu. No i mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze raz stanąć na scenie, może po odbiorze kolejnej nagrody z innego tytułu, ale sama obecność tutaj na konwencie już jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, mega dużą dawką wiedzy, dużą dawką pozytywnej energii. No i czekamy na dalszy rozwój. To jest Twój pierwszy konwent. Bardzo ciekawi mnie to, jak oceniasz całe wydarzenie, jeśli chodzi o merytorykę, ale też po prostu organizację. Powiem szczerze, merytoryka, dobór prelegentów, jak najbardziej adekwatny. Całą wiedzę, jaką przyjęliśmy podczas konwentu, na pewno będziemy w stanie przedłożyć na pracę w oddziale. Jeżeli chodzi o samą organizację, to jest top. Dla mnie to jest top, mega super, także oby więcej takich konwentów, nie tylko jeden w roku, tylko z dwa, może trzy i będziemy zadowoleni.